Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której dyskutujemy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy m.in. o tym, że samo Ministerstwo Cyfryzacji nabałaganiło, stworzyło dwa reżimy prawne, które no, trudno w nich było się odnaleźć korporacjom telekomunikacyjnym. I w tej chwili próbuje Ministerstwo Cyfryzacji wyczyścić tę sytuację. Co to oznacza dla nas? Czyli ja się spodziewałem tego jeszcze przed epidemią koronawirusa, że po prostu z czasem przepisy wynikające z rozporządzeń ministra środowiska zostaną dostosowane z czasem do przepisów związanych z megaustawą i z nowymi normami ekspozycji wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia. De facto to powinno być częścią tych nowych przepisów, czyli dostosowanie tych przepisów, ale ponieważ to wszystko było robione strasznie szybko i strasznie w dużym chaosie, tak, i chaosie, totalnie jakby bez przygotowania. Chodziło o to, żeby to jak najszybciej przepchnąć, póki były możliwości, zarówno jeśli chodzi o mega ustawę, jak i o podniesienie norm i jakoś w miarę szybko przepchnąć to przez te sprzeciwy społeczne, które się pojawiały. To o jakby koordynacji tych przepisów i zmianach takich, które by to uporządkowywały, no po prostu nikt nie pamiętał albo nie chciał pamiętać, tak? I w związku z tym wylądowaliśmy w 2020 roku w takim stanie prawnym totalnej schizofrenii, tak? Mamy nagle Ministerstwo Zdrowia, które do tej pory nie definiowało norm ekspozycji na pola elektromagnetyczne, bo to było rozporządzenie ministra środowiska wcześniej, ale teraz się to udało zrobić przez Ministerstwo Zdrowia. Dlaczego? Nie wiem. To widocznie była rozgrywka polityczna przez Ministerstwo Środowiska. Się być może nie udało tego tak do końca szybko zrobić, więc Ministerstwo Cyfryzacji, bo ono tutaj trzeba pamiętać jest driverem i twarzą operatorów, tak, w polskim rządzie. Absolutnie, tak, to widać i jakby nie ulega żadnej kwestii. To jakby no, nie zadbało o to, przypuszczam, że dlatego, że po prostu nie chciało, strategia była inna, poszli tam, gdzie mogli coś zrobić możliwie szybko, w związku z tym wylądowaliśmy w stanie totalnej schizofrenii prawnej, bez uporządkowanych przepisów, gdzie z jednej strony obowiązują przepisy wykonawcze, bardzo dokładnie sprecyzowane prawa administracyjnego co do ustalenia lokalizacji celu publicznego i tego, w jaki sposób trzeba wniosek złożyć, operator powinien zrobić i tego, jak kontrola społeczna w tym zakresie obowiązuje i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w zakresie Ministerstwa Środowiska i nagle wyrasta nam przepis najpierw mega ustawy, który w dużej mierze to zmienia, ale tak naprawdę tych przepisów wykonawczych nie zmienia, tylko pewną mega ustawę buduje, która jest nieco obok i która zmusza tych Ministerstwa Zdrowia i Środowiska, ale przede wszystkim zdrowia, do ustalenia nowych limitów norm, ale właściwie nie mówi nic na temat ujednolicenia przepisów z tymi obowiązującymi ministra środowiska, a obok przez Ministerstwo Zdrowia przepychamy stukrotnie wyższe normy. No i teraz znaleźliśmy się w tej sytuacji, ale to tylko dzięki Ministerstwu Cyfryzacji, a teraz Ministerstwo Cyfryzacji, dzisiaj słuchałem pani Wandy Buk, twierdzi, że no mamy taką sytuację, że jesteśmy w dwóch stanach prawnych i musimy to uporządkować, bo tak się nie da działać, w szczególności w czasach koronawirusa po prostu. Czyli osoba, która najpierw doprowadziła do tego, że taka schizofrenia powstała i że takie idiotyzmy w prawie wystąpiły, piły i taka niejednolitość i tak dalej. Dzisiaj mówi, że, no, że trzeba to teraz w tej specyficznej sytuacji natychmiast załatwić, no bo przecież telekomunikacja, jeśli siądzie, to już w ogóle nic nie będziemy mieli, będąc na kwarantannach, tak? W szczególności, no tak. I, w szczególności ja tutaj, że... No,
Na chwilę tutaj przerwę, bo faktycznie słuchaliśmy pewnie tego samego posiedzenia Komisji Sejmowej i kiedy pani wiceminister to mówiła, to właściwie żaden z posłów nie zwracał uwagi na to, o czym mówisz. Kto jest winien i skąd się wzięła taka sytuacja, no to też obrazuje poziom jakby zaawansowania i świadomości decydentów, posłów, których wybraliśmy, którzy no, powinni kontrolować tą sytuację. Wiesz co, no, ja mam takie znowu déjà vu, tak, bo nie wiem, czy pamiętasz grudzień 2019 roku, gdzie byliśmy na posiedzeniu Komisji Sejmowej w kwestii podwyższania norm, tak? Tak. To było prowadzone w taki sposób, że najpierw profesorowie mieli tylko głos, tak, ponieważ ja jestem nędznym magistrem, to mogłem się wypowiedzieć dopiero gdzieś tam na końcu i no, przez pierwszą część tego. Czekałeś. Tak, przez pierwszą część tego spotkania, przez te 2-3 godziny, gdzie to spotkanie już się miało skończyć o tej porze, tak, wypowiadali się różni ludzie i ja miałem okazję siedzieć po prostu i słuchać tego i byłem zdruzgotany, dlatego że pomyślałem sobie w tym momencie, po co ja mam w ogóle tutaj występować, dlatego że ja nie mam z kim tutaj rozmawiać. I jak dzisiaj słuchałem tych wypowiedzi w Sejmie, to miałem dokładnie to samo wrażenie. Tak? To znaczy, że nawet jeśli bym się tam pojawił, czy nawet jeśli ci ludzie mnie słuchali, to oni mają tak daleką drogę do zrobienia, żeby w ogóle zrozumieć całe tło znaczeniowe, historię tego, co się zdarzyło, zrozumieć emisję elektromagnetyczną i wszystkie te inne rzeczy. W związku z tym mamy do czynienia, tak samo mieliśmy w 2019 roku na Komisji Sejmowej dotyczącej norm, tak samo mamy dzisiaj w tej niezwykłej sytuacji koronawirusa, mamy do czynienia z tym, że decyzje są podejmowane przez ludzi, którzy nie wiedzą, o czym mówią. Okej. Jest aż tak chylę, źle. Jest aż tak źle. Ja to mówię lekko w tej chwili, tak? Bo mógłbym i chciałbym użyć dużo mocniejszych słów, ale to będzie być może źle odebrane, tak? Ale tak naprawdę ci ludzie, i to chcę też powiedzieć, że w dużej mierze dotyczy to też drugiej strony, to znaczy krytyków i tak dalej, też najczęściej nie wiedzą, o czym mówią. Tak? Nie odbieram ich dobrych intencji, bo ich jest wiele i tak jak dzisiaj się pojawiło wiele słów krytyki pod kątem tej propozycji ministra cyfryzacji i tak dalej, ale ta krytyka wynikała z pewnych aspektów pozamerytorycznych, które wynikały z tego, że to po pierwsze no to nieadekwatne do tej sytuacji. Dlaczego akurat operatorom dawać dodatkowe uprawnienia w czasach koronawirusa? Jak to się ma do koronawirusa i tak dalej? Ale pozbawiona jakby tego całego tła, o którym tutaj staram się w skrócie opowiedzieć i zrozumienia tego w ogóle, czym to jest. Tak? I tak jak mówię, no, wtedy w 2019 roku po prostu siedziałem przez te 2-3 godziny na sali przysłuchując się. Potem miałem, nie wiem, chyba 5 minut na to, żeby coś powiedzieć i starałem się powiedzieć tylko jakąś najważniejszą rzecz złapać. Można by było zadać tysiące pytań, można by było, tylko jest pytanie, o czym my w ogóle rozmawiamy i pomiędzy kim a kim, tak? No, a ja nie wymagam... Przypomnę, że Ministerstwo Cyfryzacji zaprosiło po swojej stronie, wydawałoby się, najlepszych fachowców w Polsce z tytułami profesorskimi, doktorskimi, ekspertów. I o takich ludziach mówisz. Wiesz co, ja mówię, przytoczmy jedną rzecz, którą gdzieś trwa od 2017 roku. Jeżeli ktoś sięgnie, to moja jakby próba, czy usiłowanie dyskusji z panem profesorem Krawczykiem, tak, chyba prezesem Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, bla, 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 nie pamiętam dokładnie jego tytułów, pan profesor w każdym bądź razie. Pan profesor Krawczyk był również obecny na tym spotkaniu w 2019 roku dotyczącym norm i miał swoją, jeśli ktoś ma ochotę się przysłuchać, miał swoje wspaniałe wystąpienie, w którym
z lekką nerwowością zauważał, że po prostu no, niepotrzebnie ludzie się czepiają, bo to dajmy tym profesorom po prostu decydować, którzy wiedzą, o co chodzi, i że przecież to blachy nie nagrzeje to promieniowanie. Tak? Także można być spokojnym. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. I jeżeli tego rodzaju autorytety, no ja mówię to jak było, to proszę posłuchać, to no tam tak. Jest. I jeżeli tego rodzaju autorytety są po stronie rządowej i jeżeli ludzie i inne autorytety naukowe w tym kraju, tak, łącznie z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, panem Zmyślonym i resztą ludzi, którzy mają publikacje na ten temat, w takiej sytuacji nie grzmią, tak, no to mamy do czynienia po prostu z sytuacją, w której kto ma się ująć za obywatelem i za społecznością, która też tego nie rozumie? Kto ma im to wytłumaczyć, a kto ma się za nim ująć? Co to są za autorytety? Ja w 2017 roku napisałem, w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pana profesora Krawczyka, bo tam Rzeczpospolita, Business Insider bardzo chętnie z nim rozmawiają, bardzo dużo artykułów, wywiadów z nim było. I tam się ukazał w Rzeczpospolitej taki artykuł i zresztą do tej pory ta moja odpowiedź na ten artykuł, jej pierwsza część, bo potem nie napisałem kolejnych, chociaż zapowiadałem, że napiszę, się ukazała i jest na moim blogu po dziś dzień. Przywoływał po prostu kwestie obaw jakby społeczeństwa w stosunku do pól elektromagnetycznych jako, że to jest po prostu legenda czarnej Wołgi, tak, po prostu ludzie sobie coś wymyślili i tak dalej. Ja napisałem tam ripostę do tego i poprosiłem Rzeczpospolitą o to, żeby to opublikowała, tak jak i opublikowała Krawczyka. Oczywiście nikt się do mnie nie odezwał i nigdy to nie zostało opublikowane. Jest tam na moim blogu, może nie wiem, może 20 osób to przeczytało w Polsce. Nie kontynuowałem tego dalej, bo znalazłem taką fajną metaforę u jednego z lekarzy, których śledzę, doktora Jacka Cruz, neurochirurga ze Stanów Zjednoczonych, który opowiedział kiedyś, że dyskusja z ignorantem to jest tak jak granie partii szachów z gołębiem. Możesz wykonywać najlepsze ruchy, gołąb nasra na szachownicę i będzie przechadzał się dookoła, jakby wygrał partię. I to mi odebrało chęć do pisania dalszej dyskusji z panem profesorem Krawczykiem. Nic już więcej dyskusji nie napisałem, tym bardziej, że to i tak do nikogo nie trafiało i nikt nie był tym zainteresowany, żeby to publikować. Natomiast publikowali dalsze rozmowy z nim, gdzie 5G i 6G, wszystko jest bezpieczne i blachy nie nagrzewa. No to jasne, jest super, pan profesor powiedział, tak? I mieliśmy tam w 2019 roku, w grudniu, mieliśmy tam na sali kilku tych, że tak powiem, proponentów tej sprawy, tak, podwyższenia norm, ale właściwie z żadnym z nich nie można było rzeczowo rozmawiać. Myślisz, że oni Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło też, jakiego rodzaju ekspertów, czyli z imienia i nazwiska, i na podstawie jakich kryteriów oceniało, że te normy można przyjąć. Napisali, że to była ich ocena, że wzięli pod uwagę wiele badań, ale kto to konkretnie robił i jakie przyjął kryteria oceny? Nie, tego nie ma i nikt tego nie wyjawił. I, no i co? No i zdarzyło się, normy są podwyższone, był protest społeczny i co z tego? Także dzisiaj jest tak samo. Czy ty myślisz, że ci eksperci nie mają faktycznie wiedzy i świadomości, czy nie chcą jej mieć? Ja myślę, że to jest takie połączenie jednego z drugim, tak? To jest taka kombinacja, to znaczy, że szczególnie myślę, że osoby gdzieś tam nauki tak zwanej, czyli nauki przez małe n, tak, czyli z tytułami, tak, będą mające stanowiska w jakichś tam
czy już jakichś organizacjach, tak, jakkolwiek one nie są nazwane, ale na uczelniach i tego typu rzeczy, no, wszystkie, no, zresztą nie dotyczy to tylko kwestii pól elektromagnetycznych, ale całej nauki, mają tendencję do trzymania się pewnej dogmy, która była przez jakiś czas ugruntowana, która jest ich autorstwa, bo to były ich czasy, kiedy oni coś pisali, nie chcą, żeby to zostało zakwestionowane. A dwa, mamy do tego czynnik czysto biznesowy, tak, nauka dzisiaj jest biznesem i no, patrzymy, czy to, co proponujemy, czy stanowisko, wobec którego proponujemy, czy się sprzeda. Tak? Czyli innymi słowy, czy my dzięki temu utrzymamy pozycję, czy nie utrzymamy pozycji, czy to biznesowi pomaga. Tak? Kiedyś się mówiło w socjalizmie realnym w Polsce od pomysłu do przemysłu, tak? Że tutaj przemysł musi to robić. Dzisiaj mamy to samo, tylko w wydaniu kapitalistycznym, to znaczy naukowcy mają te opinie, które się dobrze sprzedają w biznesie. Okay. A niezależności jest coraz mniej, no bo wszyscy jesteśmy uzależnieni, tak? I mi dzisiaj te opinie też jest nie za wygodnie wypowiadać, dlatego że ja jeszcze na jakąś niezależność sobie mogę pozwolić, ale pytanie jest, gdzie ona też zacznie mieć krótkie nogi, bo tak jak wszyscy jestem też wrażliwy na to, że muszę zarabiać na rodzinę, tak, że nie chcę mieć, nie wiem, procesów na głowie i różnych innych rzeczy, tak. I dzisiaj wszyscy jesteśmy w tej sytuacji, nazywamy to kapitalizmem i liberalizmem, który chcemy mieć i tak dalej. No ale prawda jest taka, że niezależnych tak zwanych ekspertów w jakiejś dziedzinie, a już nie chcę mówić, że w wielu dziedzinach więcej niż w jednej, tak, że niezależnych ludzi, niezależnie myślących mamy po prostu coraz mniej. To jest ginący gatunek. Dobrze, wróćmy do sali sejmowej, do wczorajszego dnia i do tych zmian, które najświeższych. Co de facto tu się zadziało? No, tak naprawdę w tej jakby niezwykłej sytuacji wykorzystano ją po to, żeby dodać uprawnień operatorom do robienia, no uprawnień to jest złe słowo, żeby rozszerzyć dalej wszechogromną samowolę operatorów. Może tak to nazwę. Tak, myślę, że to dużo lepsze określenie. Znaczy, bo ona już była wszechmocna, tak? Właściwie prawdę mówiąc, już niewiele tam zostało, ale ponieważ ta dychotomia prawna powstała, tak? Czyli te niewycofane przepisy ochrony środowiska, a jednocześnie te nowe przepisy ze strony Ministerstwa Zdrowia, no to tutaj nadarzyła się okazja, żeby zagrać tą jakby cyfryzacją, tak, społeczeństwa, tak, żeby wytłumaczyć teraz, jak tą dychotomię należy rozumieć. Czyli należy rozumieć oczywiście w taki sposób, że Ministerstwo Zdrowia ma rację i że operatorzy nie powinni mieć żadnej kontroli społecznej, samorządowej i obywatelskiej nad tym, co robią. Tak? I de facto do tego to zmierza. A karykaturą jakąś w tym wszystkim, na co nikt nie zwraca uwagi, jest to, że jesteśmy w tej chwili na kwarantannie, może nie wszyscy na kwarantannie, ale na pewnego rodzaju kwarantannie, zamknięci w domach, tak, bez możliwości poruszania się. I jak raz to, do czego w tej chwili nam jest potrzebny internet i tak dalej, to głównie dotyczy internetu, który mógłby być przewodowy czy światłowodowy. Akurat nie mobilnego. Mhm. Tak, dlatego że mobilni za bardzo nie jesteśmy w tej chwili. Więc równie dobrze można by było powiedzieć, że no, to rozbudowa na przykład sieci światłowodowej, która u nas jest gorsza niż w krajach afrykańskich, powinna być w tym momencie priorytetem. Tak? I na przyszłość w sytuacjach typu koronawirus powinniśmy mieć każdy szerokopasmowy dostęp światłowodowy w każdym domu, w każdym budynku, do każdego mieszkania i wtedy awarie stacji bazowych czy innego tego typu łączności mobilnej nie byłyby aż takie istotne, ta sieć nie byłaby tak mocno obciążona i tak dalej. Ale argument idzie zupełnie w przeciwną stronę. A dlaczego nie rozmawia się o światłowodach?
No dlatego, że chodzi o to, żeby rozbudowywać w tej chwili 5G, no bo przecież umówmy się, że jeżeli w tej chwili operatorzy mają zapłacić za licencję do używania częstotliwości 5G, to nie po to, żeby rozbudowywać światłowody. Kropka. Bo nie o to chodzi w tych licencjach. Tak? Te licencje to są pieniądze, które są zapłacone przez nich za to, żeby używać częstotliwości radiowych przeznaczonych na 5G. Tak? Po drugiej stronie są przez państwo zobowiązani do postawienia określonej liczby stacji, żeby to nie było tak, że wykupią częstotliwość i to zablokują, więc muszą postawić określoną ilość stacji bazowych 5G, no ale teraz, żeby na tym zarobić, to potrzebują użytkowników do tego. Okay? Więc no w jaki sposób ma im zależeć na użytkownikach światłowodu, jak oni teraz muszą wyciągnąć pieniądze ze sprzedaży sprzętu 5G i z abonamentów 5G? Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na www.instytutsprawobywatelskich.pl.